We should start soon. At this point, I would like to introduce you, Sabiha, as a professor from Sabiha Sala. Professor Sabiha Sala is from University of Haksi Zeka, Kosovo. I'm sorry for mispronunciation. If I made mistakes, please forgive me. I'm very happy that we will be able to hear about your experience at the clinical being developed in Kosovo. Together with Polish teachers, we were guests at your university and in Peja in September, and we learned about the law clinics there. We are very interested in further development. So let's listen carefully to your speech. And you will present a speech on the subject of challenges in providing clinical legal teaching as a right of education for students, the case of Kosovo. So, Sabiha, the floor is yours. Thank you very much. Thank you very much. Allow me first to congratulate you for organizing this very important conference, considering also our state play where we are, where we stand with the establishment of live legal clinics. So we are very happy and very honored to be part of this conference. And the topic of our presentation is about challenges in providing clinical legal teaching as a right of education for students. And we will present some preliminary results about this topic for the case of Kosovo. So this presentation is prepared, or this research is conducted in cooperation with two of my colleagues, is Professor Orhan Çeko and Professor Cübbihar Murati. I don't know whether you are going to share the presentation, or can I do it from here? Yes, I think you can share it. We cannot see it yet, but I will let you know. I think I'm sure. Yes, we can see your presentation. Okay, before I continue, I do apologize for this format because I use the format sent by the organizers of the conference, and I see now is this image that is somehow hiding some of the letters of the presentation, but I hope it will be readable. So what we are going to talk about this topic, first of all, we need to clarify what is the Kosovo legal and policy framework with regards to the practical education in general, and then focus on a practical legal education. And also one of the questions that we are going to address is how we are providing the clinical legal education and which fields, how was provided before and what are our aims now. And of course, we will focus on the main challenges that we are facing providing clinical legal education. We call initial challenges because we just started, as you already mentioned, with the support of a professor from Poland. We started with the work on live legal clinics, and I'll end the presentation with some conclusions. So the main legal act in Kosovo for education is the law on higher education. And one of the objectives of this law is also to prepare with their capacity for scientific capacity or to teach like in theory, but also to equip them with some professional practical capacities. Then also the statutes of the universities in Kosovo, especially the public universities, also they foresee one of the objectives and foresee the component of professional counseling. Let's say also they encourage also the higher education institutions to provide this practical competences for the students. The same, it is included also this practical component in the higher education strategy, but also you can find in the strategies of the higher education institution itself, like universities, that one of the objectives is also the practical work of an internship for all students. What we have done, this was, let's say, the framework for practical education in general. Then what about the practical legal education? Of course, based on this higher education law and also strategies,
the Faculty of Laws were trying to reflect on their clinical curricula, and also trying to encourage students and also helping students to take or to be part of the practical work, either in internship or through the study component. In general, we usually have always clinical courses foreseen under the curricula, but unfortunately, until now, we couldn't provide the clinical education as the other countries in Europe, especially in Poland, provided. So we have these clinical courses within the curricula in second year, third year, and fourth year, but mainly to provide like theoretical aspect. And also, and these four or five last years, we tried to provide with simulated cases, except with the penal criminal legal clinic, which was somehow provided these four last years with the support of the USAID project, where students were simulating real cases and there was a competition and they were drafting pleadings and so on. But the other clinical courses were provided in a very theoretical way. We also, this, let's say 5 years, we encouraged our students to participate in this international MOOC course. And of course, we supported them to take internships in the other institutions. Once they are in the fourth year. So what are the areas, which are the areas foreseen these clinical courses? We have civil law clinic, penal law, criminal, family law and heritage law, heritage law, human rights law clinic, commercial law clinic, constitutional law, and some colleges, they provide like just practice in general, they name the courses. These clinical courses are foreseen in the bachelor level, but also in the master level. It's only one public university that has included. It's the University of Pristina, the oldest or the biggest university in Kosovo. Some of these courses are obligatory and some of them are optional courses. I just want to share some information about the legal advice that are who is providing a legal aid and also legal advice. So of course, Kosovo has established the free legal aid agency, which is providing free legal aid to the community which are in need and also marginalized groups. And this agency is functioning based on the law on legal aid. And this agency has its branches in the several cities of Kosovo, including the city where we are established as a university. Of course, based on the law and advocacy, the attorney are presenting the clients to the court, but also they are providing time to time also the free legal aid. And based on the law on a free legal aid, the NGOs can also provide some free legal aid, but only primary legal aid. What is not regulated with the law on free legal aid is that this law that exists in Kosovo so far does not include legal clinics of law faculties, does not recognize as a structure that can provide free legal aid. Of course, this is not, hindering us to establish legal clinics, but it will be very useful and sustainable if our law on free legal aid in future will be amended and include the legal clinics of the law faculty as one of the actors that can provide free legal aid, especially with a primary legal aid. This is going to be, if it happens, it will be a model based on the Croatian free legal aid law. As I said, until now, we couldn't provide the students with a clinical legal education or giving the opportunity to accept real cases. But since since the beginning of 2020, the three public universities in Kosovo, including our university, University of Hagi Zeka and Gjulan and Pristina, are part of Erasmus project, which is called Enablos project, which has
which aims to establish live legal clinics in 3 universities. And of course, we are also sharing information and experience with some other public universities in order to help them also to establish live legal clinics. So far, what we have done is that we have recruited students, we have equipped special rooms for the legal clinics within the faculties. And in our university, we have recruited 20 students in Pristina. They are, as we have their 10 students in Jiren, they are less. And of course, now we are training. So from October till now, we are training our students how to work in the legal clinics and what is their role and the way how they have to work with the pros they have to apply towards the live clients. So 2 out of this public university or legal clinics, they have already started to accept real cases, but in our case, we are planning to start accepting cases, real cases in January 2022. We thought that it's better to prepare our students well before they start accepting cases. Because in our case, we are not as it is in Poland, so we do not have this insurance policy or insurance for the students because, well, we are at the beginning stage and of course we need to lobby and to see the way how we can establish also this instrument and be in the safer side when we deal with the real cases. Well, as it is the main research question of this presentation, what are the main challenges according to the students? And also I will stop later on challenges that we see as academicians dealing with the live legal clinics. So based on what we share with the students of the University of Hadžiceyka, then we will continue with the other universities. We had participation of 18 students that filled this questionnaire, and 30 out of them were females and 5 male. There were 12 students from the second year and 6 students from the third year. So we know that from the experience of the Polish and the Croatian legal clinics, students are part of the clinics are usually from 5 and the from 4 and the 5th year, but as I said, in our existing curricula, we have legal clinics, clinical courses in second and third and third or fourth year. But with the new program that we are designing now, we have included clinical courses only in the fourth year. And so they are obligatory and students in future will be recruited only from the fourth year and the fifth year and from master program. And of course, it will be obligatory for all the students. So far, it's not obligatory. Clinical courses are optional courses. We have recruited the students and they will continue till the end of the next, academic year. 16 students have participated in all the trainings and only 15 out of them, they have participated in these sessions where we have simulated cases. And we have presented the simulated cases from the Croatian academic and students working in the legal clinics. And as I said, we are in the preparing stage, and we wanted to see based on what they have seen and what they have learned from this from the model of live legal clinics, to see where do they see the main challenges. We asked the students, and as you can see in this graph, so they have listed like the 3 main challenges are lack of spaces, special spaces for the interviews with the clients, because so far we have not yet divided the special place for interviews, but we are planning to do this very soon. And because of that, most probably they have selected they are afraid and they say that we need to get more information how to deal with the confidentiality once they get the information when they accept a client and the way how to treat them.
we have trained, but also we are now in the stage of preparing, finalizing the manual for the legal clinics. And within this manual, so we will, we have explained everything, how they have to deal with information and with the documents that they receive from the case. And this manual is prepared based on the model from Croatian legal clinics and also Poland legal clinics. Another challenge that was foreseen from the student is that the promotion of live legal clinics, meaning that are we going to have enough cases, even though they don't see now. I mean, the option of small, if they have small cases, it is, I mean, it's not foreseen as a main challenge, but still they think that now they say how we are going to promote the legal clinics. And of course, also as a commission, we are now preparing a plan or the ideas how to promote, again, based on the experience that we get from the Polish colleagues and also from Croatian colleagues through this NMDOS project. So only 27.8% of the students, they see as a challenge the approach towards clients. Of course, this is their perception, but we will continue with this online questionnaire and asking the students what are their challenges once they start accepting clients. So this is a perception, how, according to them, what are going to be the main challenges. But I think writing a legal opinion, even though it's not the main challenge according to them, I think once they get there, so it will become as a challenge as well, even though we are preparing everything and our academicians are ready to support them and supervise them. Okay, so these are the challenges that are foreseen from the students of our university, and we will see what are the results from the interviews or the answers from the other faculties or from our universities. But with regard to the academic stuff, so based on the activities that we had also within the NMDOS project, we saw that commissions from the other university, but also in our university. So we see as a challenge how to promote the work of legal clinics in order to get to accept cases. Somehow we need to work and to do a good job first to accept cases, and then to provide the professional work, even though it is a responsibility of students, but it is our results as well. And we need to work hard in order to build trust to our clients and to the society of Kosovo that are in need for the legal aid, and to have cases. We have a benchmark based on the NMDOS project. We have like 50 cases for the next year, and let's see if we will succeed or not. So, as a conclusion. We as a universities or that we are starting now to we can call easily that there is a reform initiated to change the way how we are providing this clinical courses, and also we are in a initial phase in providing clinical teaching. As we mentioned, students see confidentiality, lack of space for interviews, so as a challenge to build the relevant infrastructure for the interviews in order to be careful with the confidentiality, and also the challenge of promotion and building trust to the clients. What we are going to do next, so of course we will improve this or to finalize this infrastructure facilities that will make sure the students have the relevant, and also the client, the space where the confidentiality will not be breached, and also we will finalize we'll approve the manual on legal clinics, and also we will start with the promotion of the work of legal clinics in order to have cases. So the aim is to start next year with the acceptance of the real cases, and of course to monitor the work of this of the legal clinic, which is a new a new approach in our universities. And of course, this conference, and also the whole cooperation with the colleagues from Polish
Polish University is very, very relevant, and we look forward to cooperating in the future. I'm stopping here, and if there is any question, of course, I'll be more than happy to answer. Thank you, Professor, for your presentation and sharing your experience of developing the clinic in Kosovo and Peja at the university, which we have opportunity to visit. Because the rest of the presentations are in Polish, maybe I'll have a chance now to ask the audience if you have any questions or ideas or suggestions for the representative of Kosovo, of University of Hexa Zeka in Kosovo. How they can develop the clinic, what they can do, or any comments which you may have about their development, then maybe there is a time now to ask, since after the panel we don't have actually scheduled long or any discussion because of other plans after the conference. So do you have any questions, the professor? I don't see it. Thank you very much. Thank you. We'll stay in touch, and we wish you all the best with developing your clinic and achieving all your goals, which you're planning to achieve. So good luck to you, and thank you very much. Thank you very much. In touch. Thank you very much. And a lot of success in the next session of the conference. Thank you. Drodzy Państwo, teraz przechodzimy do wystąpień w języku angielskim, więc pozwolę sobie. Przepraszam, polskim, tak, pora nie jest sprzyjająca, bo dla mnie tak, że drodzy Państwo, mam zaszczyt zapowiedzieć panią doktor Agnieszkę Kwiecień-Madej. Z jej wystąpieniem, zgadza się, tak, wszystko zgodnie z planem, z jej wystąpieniem i chciałam Państwa uprzedzić o tym, bo organizatorzy poprosili mnie, żeby skrócili Państwo swoje wystąpienia do 15 minut, więc bardzo Państwa proszę o dyscyplinę czasową, będę się starała jakoś dyskretnie przypominać o tym czasie upływającym nieubłaganie. Pani doktor, zapraszam. Pani doktor jest adiunktem w Zakładzie Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, ale pani doktor również zajmuje się właśnie od ponad roku kliniką prawa na tymże uniwersytecie i zamierza prężnie ją dalej rozwijać. Pani doktor również praktykuje jako adwokat, więc osoba wszechstronna. Natomiast dzisiaj przedstawi nam temat dotyczący roli klinik prawa w budowaniu świadomości prawnej wśród społeczności akademickiej i już jesteśmy ciekawi wystąpienia pani doktor. Słuchamy z uwagą i pani doktor, proszę bardzo, pani podłoga jest do dyspozycji. Floor is yours. Bardzo, bardzo dziękuję. W oczekiwaniu na wyświetlenie prezentacji, którą przygotowałam, chciałabym, wiem, to samo się udostępnia, czy... O, jest, świetnie. Chciałabym podziękować organizatorom za możliwość spotkania się z Państwem i wysłuchania wielu bardzo inspirujących wystąpień, które mam nadzieję będą takim paliwem do zmian również w ramach tej wrocławskiej kliniki, z którą mam nadzieję wiązać swoją przyszłość na dłużej. Ja bym chciała dzisiaj Państwu opowiedzieć nieco na temat mojego pomysłu na rolę kliniki w budowaniu świadomości prawnej wśród społeczności akademickiej. W większości dzisiejszych referatów dużo słyszeliśmy na temat celów działalności kliniki, na temat tego społecznego aspektu jej działania, związanego przede wszystkim z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej osobom, które nie są w stanie ponieść kosztów tej pomocy odpłatnie. Natomiast ja chciałabym skupić się szczególnie na tym aspekcie edukacyjnym. On też był dzisiaj mocno eksponowany, zwłaszcza z punktu widzenia studentów, którzy są członkami klinik. Dostrzegamy niewątpliwą wartość, która wynika dla nich z pracy w klinikach, tego, że uczą się wielu praktycznych umiejętności, uczą się skutecznej komunikacji, posługiwania się językiem prawnym, prawniczym i często przekazywania trudnej, skomplikowanej wiedzy w sposób przystępny.
I to jest niewątpliwie doskonałe wprowadzenie do praktycznego wykonywania zawodów prawniczych, ale też powinniśmy pamiętać o tym drugiej stronie edukacyjnego aspektu działalności klinicznej, które jest widoczne w takich programach, które skupiają się na szerzeniu wiedzy prawnej w różnych grupach społeczeństwa. Tutaj doskonałym przykładem, też już dzisiaj wywoływanym, była realizacja idei w ramach programu Street Law, który, jak Państwo pamiętacie, w swoim pierwotnym założeniu skupiał się na dostarczaniu informacji, wiedzy prawniczej osobom, uczniom szkół z biedniejszych dzielnic, czy osobom osadzonym w placówkach penitencjarnych. To jest taka pierwotna idea tego projektu, która z sukcesem jest rozwijana i funkcjonuje w ramach większości klinik i już dzisiaj dociera również do innych grup poza wcześniej wymienionymi, do wspominanych dzisiaj seniorów czy osób niepełnosprawnych, które pozostają pod opieką fundacji lub stowarzyszeń reprezentujących ich interesy. I właśnie ta forma działalności jest z jednej strony doskonałym narzędziem dla rozwijania wśród studentów należących do klinik umiejętności komunikacyjnych, skutecznego przekazywania wiedzy złożonej, skomplikowanej, wiedzy prawnej, która jest komunikowana przystępnym językiem, a z drugiej strony służy kształtowaniu świadomości prawnej uczestników tego rodzaju projektów. I właśnie na tej świadomości prawnej chciałabym się chwilkę skupić. To jest pojęcie oczywiście występujące w wielu dyscyplinach nauki i jest na ich potrzeby różnie definiowane. Natomiast byśmy tutaj nie pogrążyli się w takich mocno filozoficznych definicjach. Ja na potrzeby analizowanego przeze mnie zagadnienia przyjmuję, że jest to nie tylko wiedza członków społeczeństwa o przepisach i instytucjach prawnych, ale też umiejętność oceny obowiązującego prawa i krytyczne podejście do jego zmian. O tej świadomości prawnej w naszym kraju wiele się mówi, wiele się pisze, jest to stały element debaty publicznej i jak się Państwo pewnie orientujecie, zwykle wnioski tej debaty nie napawają zbytnim optymizmem. Mówi się dużo o inicjatywach edukacyjnych, ale potrzeby wciąż wydają się większe niż te oferowane możliwości. Być może znacie Państwo to badanie, bo ono było szeroko komentowane w mediach. Jest to badanie przeprowadzone w 2016 roku przez kwartalnik Justitia z agencją Mason i Partners, wówczas bardzo nowatorskie, badanie podstawowej wiedzy z zakresu prawa wśród reprezentatywnej grupy dorosłych obywateli naszego kraju. Ja pozwoliłam sobie tutaj przytoczyć tylko kilka wybranych pytań wraz z wynikami tego badania dotyczące właśnie i takich podstaw ustrojowych i prawa cywilnego i kwestii związanych z procedurami. Wydaje mi się, że dosyć wymowne jest to, że wyniki tego badania zostały skomentowane i omówione podczas konferencji naukowej pod dość sugestywnym tytułem Nieświadomość prawna Polaków. W ramach mojego wystąpienia chciałabym odnieść się do możliwości, jakie stwarza działalność klinik prawa dla budowania świadomości prawnej wśród szeroko rozumianej społeczności akademickiej. I inspiracją dla podjęcia tego tematu było dla mnie badanie przeprowadzone w 2019 roku przez studentki Uniwersytetu Pedagogicznego imienia KEN w Krakowie, którego celem było zbadanie studenckiej świadomości prawnej. Badaniem tym objęto grupę prawie 200 studentów rozpoczynających edukację na studiach trzech kierunków: prawa, administracji i ekonomii społecznej. Celowym założeniem autorek badania było to, że były to osoby dopiero rozpoczynające naukę na studiach, ponieważ chciano sprawdzić, jaki poziom wiedzy prawnej adepci tych kierunków wynieśli z wcześniejszego etapu edukacji.
I zadano im pytania dotyczące między innymi wieku wymaganego do osiągnięcia pełnej zdolności do czynności prawnych, praw konsumenckich, odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w wynajmowanym lokalu, czy wieku wymaganego przepisami prawa dla podjęcia pracy przez młodocianego. Czyli pytania dotyczyły instytucji prawnych ważnych z punktu widzenia codziennego funkcjonowania uczestników tego badania. Wyniki, zgodnie z przypuszczeniami, wykazały, że to studenci prawa są najlepiej poradzili sobie z udzieleniem poprawnych odpowiedzi na wszystkie pytania. Taki rezultat, jak Państwo widzicie, osiągnęło 55% studentów tego kierunku. Ponad połowę mniej, 24%, to wynik studentów administracji i na końcu tej listy uplasowali się studenci ekonomii. To wydaje się niezbyt niepokojące, bo wszak co czwarty student ekonomii i administracji znał poprawne odpowiedzi na zadane w badaniu pytania, podobnie jak ponad połowa początkujących studentów prawa, to jednak należy zaznaczyć, że badaniu poddano uczestników tych kierunków studiów, których świadomość prawna ze względu na ich program kształcenia jest z pewnością najwyższa. Zapewne mniej entuzjastyczne byłyby wyniki badań prowadzone na kierunkach humanistycznych, przyrodniczych czy ścisłych. Chociaż ich programy często przewidują przedmioty prawnicze, to zwykle realizowane są w bardzo ograniczonym wymiarze godzin i są profilowane zgodnie z kierunkiem studiów. Na przykład ochrona własności intelektualnej dla studentów kierunków artystycznych czy prawo medyczne dla lekarzy. Tymczasem potrzeby wydają się być znacznie większe. Poza wydziałami prawa często spotykamy się ze studentami, którzy nie są pewni, jakie organy państwa są odpowiedzialne za uchwalanie prawa w naszym kraju, albo czy polskie ustawodawstwo przewiduje możliwość zawarcia umowy w formie ustnej. W kształtowaniu świadomości prawnej na tym poziomie aktywną rolę mogą pełnić członkowie klinik, którzy w ramach współpracy międzywydziałowej lub wspólnych działań realizowanych z samorządem studentów mogą prowadzić warsztaty, szkolenia czy prelekcje dla pozostałych członków społeczności akademickiej. Stanowi to swoistą formę realizacji koncepcji Academic Social Responsibility, której założeniem jest rozszerzenie misji edukacyjnej instytucji akademickich w taki sposób, by aktywnie angażować się w społeczeństwo, szczególnie przez edukację. I w tym przypadku byłoby to jednak taki wymiar wewnątrz uczelniany. Starałam się, przygotowując się do tego wystąpienia, znaleźć takie przykłady wdrożenia idei, o której mówię, w życie. I jednym z nich jest, może być działalność akademickiej poradni prawnej funkcjonującej pod skrzydłami Fundacji na rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego. Ona wyróżnia się tym, że stanowi jednostkę świadczącą bezpłatną pomoc prawną dla studentów warszawskich uczelni. Z jednej strony jest to taka działalność obejmująca sprawy typowo studenckie, czyli na przykład regulaminy studiów, regulaminy pomocy materialnej. Porady są również udzielane z zakresu innych gałęzi prawa, prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy, za wyjątkiem prawa karnego i podatkowego. A sama procedura jest bardzo zbliżona do tego, jak to funkcjonuje klasycznie w poradniach, czyli porad tych udzielają studenci pod nadzorem starszych doradców działających w tej poradni. Oczywiście nie wypadałoby mi nie wspomnieć również o inicjatywach podejmowanych w ramach Uniwersytetu Wrocławskiego. Podobnym pomysłem jest infopunkt UWR, uruchomiony na początku marca tego roku na naszym uniwersytecie. I on był ukierunkowany na taką działalność związaną z pomocą społeczności akademickiej pochodzącej z Ukrainy. W ramach tego punktu studenci i doktoranci z Ukrainy mogą uzyskiwać informacje o różnych formach wsparcia na uniwersytecie, jak również korzystać z pomocy językowej, psychologicznej i prawnej. I w tym ostatnim właśnie aspekcie działają członkowie Uniwersyteckiej Poradni Prawnej z naszego wydziału.
Oczywiście poza taką pomocą prawną udzielaną członkom społeczności akademickiej w indywidualnych sprawach, za szczególnie ważny aspekt tej działalności uważam działania edukacyjne realizowane w ramach współpracy międzywydziałowej. W ramach poradni prawnej działającej przy naszym wydziale, przy Uniwersytecie Wrocławskim, mamy już za sobą pierwsze doświadczenia takiej współpracy obejmującej warsztaty dla studentów innych kierunków dotyczące praw autorskich. Wybraliśmy ten obszar prawa jako szczególnie istotny z punktu widzenia Uniwersytetu jako społeczności. No, myślę, że o potrzebie szerzenia wiedzy w tej dziedzinie nie trzeba nikogo przekonywać. Dla przykładu tylko powołam informacje publikowane przez portal Nauka w Polsce, zgodnie z którymi statystyki pozyskane po pierwszym roku funkcjonowania w Polsce jednolitego systemu antyplagiatowego wskazują, że 8% wszystkich przebadanych w tym roku prac dyplomowych może nosić znamiona plagiatu, a niemal 3% przekroczyło ten najwyższy próg ostrzegawczy. Mówimy tutaj o pracach liczonych w tysiące. W przypadku tych spotkań, które my organizujemy, głównym ich celem jest przekazanie studentom zasad zgodnego z prawem korzystania z cudzej twórczości. Przepraszam, pani doktor, 2 minutki jeszcze. Jasne. Dziękuję. I właśnie przekazujemy im problematykę związaną z korzystaniem z cudzej twórczości, przybliżamy problemy związane z naruszaniem praw autorskich, w szczególności plagiatu, form jego popełnienia, sposobów wykrywania, zasad odpowiedzialności. I wnioski, które z tych spotkań płyną, są takie, że te niepokojące statystyki otrzymywane z systemu antyplagiatowego nie zawsze wynikają ze złej woli studentów. Ich przyczyną jest najczęściej po prostu niska świadomość zasad związanych z cytowaniem czy korzystaniem z innych form dozwolonego użytku. Mamy nadzieję, że poza tym podstawowym celem warsztatów, którym jest szerzenie wiedzy autorsko-prawnej wśród studentów uniwersytetu, korzystnie wpłyną one na jakość pracy twórczej studentów, zwłaszcza tej wkładanej właśnie w prace dyplomowe. Dodatkową wartością dla prowadzących te warsztaty jest konfrontacja ze specyfiką studiowania na innych kierunkach. Często widocznie wpływa to choćby na sposoby prowadzenia badań, a co za tym idzie sposób korzystania z cudzego dorobku naukowego. Te dotychczasowe działania spotkały się z pozytywnym odbiorem i uczestników, i współorganizatorów, dlatego mamy nadzieję, że zostaną stałym elementem naszej działalności i będą kontynuowane, a ich zakres stopniowo rozszerzany w taki sposób, by członkowie poradni mogli aktywnie włączać się w działalność na rzecz społeczności akademickiej. I już zupełnie ostatnim zdaniem, dzisiaj też spotkanie z Państwem pomogło mi dostrzec jeszcze jedną zaletę tego projektu. Niewątpliwie taka współpraca może być obopólnie korzystna, ponieważ my, wspierając wydziały filologiczne czy wydział psychologii, również będziemy mogli w przyszłości zapewne liczyć na wzajemność wtedy, kiedy ich wiedza specjalistyczna będzie potrzebna dla nas, nam do prowadzenia właśnie pomocy prawnej w ramach kliniki. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Dziękujemy pięknie pani doktor. Dziękujemy za przypomnienie nam tego, jak ważna jest jeszcze ta rola poradni prawnych w postaci wzmacniania, rozwijania w ogóle świadomości prawnej wśród też studentów. Jak się okazuje, niezwykle potrzebna działalność, na co pani doktor wskazała, powołując się na interesujące badania. I te działania, które podejmujecie państwo, podejmujemy my w ramach tych poradni prawnych, czy street law, czy warsztaty organizowane przez Uniwersytet Wrocławski, czy poradnictwo prawne dla studentów, czy też inne pewnie inicjatywy, których moglibyście Państwo wiele powymieniać, no niezwykle mocno, intensywnie przyczyniają się na pewno do tego rozwoju świadomości prawnej. To jest jedna z doniosłych funkcji poradni prawnych. Cieszę się, że pani doktor nam mogła to tutaj w tym wystąpieniu interesującym podsumować. I przechodzimy do kolejnego wystąpienia. Zapraszam tutaj na scenę naszą pana
mecenasa Pawła Klimka. Paweł jest związany z ruchem klinicznym od zawsze i z poradnictwem prawnym nieodpłatnym od wielu lat. Jest żywo zaangażowany w ten rozwój tego ruchu. Jest adiunktem na wydziale w Zakładzie Prawa Cywilnego, na Wydziale Prawa, przepraszam, jest opiekunem studenckiej poradni prawnej Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego. Jest również prezesem zarządu Fundacji Poradnictwa Pro Bono, która zrzesza absolwentów klinik prawa w ramach publicznego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej. Chcę się tu pomylić. I jeszcze dodatkowo jest redaktorem naczelnym czasopisma Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych Klinika i bardzo tutaj skrupulatnie prowadzi to czasopismo. Zachęca też studentów do publikacji i nas jako dydaktyków do tego. Zapraszam do uważnego posłuchania wystąpienia niezwykle ciekawego tematu, który dotyczy opinii prawnej w klinice, a opis sprawy i opis pomocy w systemie nieodpłatnej pomocy prawnej. Bardzo proszę o zajęcie tutaj głos. Bardzo dziękuję, Kasiu. No faktycznie, nie będę ukrywał, to co mnie tutaj do Państwa sprowadza, to trzy role, które pełnię. Pozwolę sobie zacząć od ostatniej. Tak jak to już Ola Klich wskazywała, będę Państwa gorąco zachęcał do publikowania w klinice, ale też nie ukrywam, skoro o to proszę i mam w tym interes, to pozwolę sobie podpowiedzieć, jaki Państwo możecie mieć w tym interes. No oczywiście publikacja w klinice to nie tylko 20 punktów, ale klinika jest również dodatkiem do edukacji prawniczej, a w związku z tym, może Państwa zaskoczę, jest dość często kserowana. A skoro jest często kserowana, to w związku z tym możecie Państwo uzyskać środki w ramach repartycji, w ramach stowarzyszenia CopyPol. W związku z tym, chociaż nie płacimy za publikowanie artykułów, to bardzo często takie środki tytułem repartycji w okolicach 300-400 zł za jeden artykuł możecie Państwo otrzymać. No i w związku z tym chciałem też Państwa zachęcić, no bo w końcu jeżeli możecie Państwo napisać artykuł do jakiegokolwiek czasopisma za 20 punktów, to może w związku z tym akurat lepiej napisać go jednak do kliniki. Jeżeli chodzi o drugą rolę, czyli pełnienie funkcji prezesa zarządu Fundacji Poradnictwa Pro Bono, która zrzesza absolwentów klinik prawa, to tutaj cóż mogę wiele powiedzieć. Działamy od 2018 roku, ale w systemie nieodpłatnej pomocy prawnej rządowej jesteśmy tak naprawdę od roku, co powoduje jednak, że budzimy pewne zaskoczenie wśród innych organizacji, bo jak na organizację działającą od roku, to nadzwyczaj dobrze nam idzie. Dlaczego? W zeszłym roku, czy w tym zasadzie, prowadziliśmy już 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w przyszłym roku będziemy prowadzić ich 6. Jeżeli mam to przełożyć na realne środki finansowe, fundacja w tym roku obróci kwotą około 400 tysięcy złotych, które w większości zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla naszych prawników. W przyszłym roku będzie to już nieco ponad 500 000. W związku z tym, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani pracą dla fundacji, jak najbardziej zapraszam. Taką pracę możemy Wam pomóc na przyszły rok zorganizować, występując w konkursach na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w Waszych okolicach i tutaj adresuję swoją ofertę no przede wszystkim do studentów. Aczkolwiek jeżeli chodzi o opiekunów, to co nas wyróżnia i powiem też tak po cichu, dlaczego te konkursy wygrywamy, no przede wszystkim mamy dużo lepszą ofertę edukacji prawnej w porównaniu z innymi organizacjami pozarządowymi. No i w związku z tym mogę już wstępnie Państwu zaproponować mniej więcej kwotę około 150 zł brutto plus VAT za wystąpienie online, jeżeli Państwo chcielibyście poprowadzić takie zajęcia z zakresu edukacji prawnej. Serdecznie zapraszam też wszystkich opiekunów do współpracy z fundacją. Dobrze, tyle o fundacji, natomiast przechodząc do meritum, do głównego czynnika, który mnie tutaj sprowadza, to właśnie kwestia dotycząca opisu sprawy i opisu pomocy. Bo być może często nie zwracamy na to uwagi, ale tak właśnie rozporządzenie ministra sprawiedliwości określa te elementy odpowiednika opinii prawnej, które występują w systemie nieodpłatnej pomocy prawnej. Czyli po pierwsze prawnik sporządza opis sprawy i jest to mniej więcej odpowiednik opisu stanu faktycznego, który znajduje się w opinii prawnej studenckich poradni prawnych. Aczkolwiek przyznam szczerze, patrząc na praktykę
poradni prawnej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, te opisy stanu faktycznego są robione lepiej niż przeciętny opis prawnika w systemie nieodpłatnej pomocy prawnej. Dlaczego? Ponieważ taki opis po pierwsze zawiera nie tylko opis sprawy, ale też bardzo często zawiera kalendarium, gdzie poszczególnymi datami wypisujemy, jakie zdarzenia miały miejsce. I to jest pierwsza mocna strona takiego opisu. Natomiast drugi element, który jest mocniejszy w porównaniu z naszymi opisami stanów faktycznych, no jest to forma jego formułowania. Mianowicie no u nas wziął to w swoje ręce pan dr Adam Strzelec, który jest no, bardzo dobrym specjalistą z zakresu prawa karnego, więc nasze opisy wyglądają mniej więcej tak, jak zeznania z przesłuchań w postępowaniu przygotowawczym, tak? Czyli zaczynamy z reguły zdanie od ja, zgłaszam się do studenckiej poradni prawnej z takim a takim problemem. Nasi studenci zaczynają zawsze od stosowania takiej umiejętności jak parafraza, czyli za każdym jednym zdaniem pytają, czy takie zdanie mogą wpisać klienta, prawda? Więc to są faktycznie takie mocne strony, o których nie wiedzieć skąd, ale prawnicy praktycy w większości występujący w naszym kraju niekoniecznie wiedzą. Co dalej, jeżeli chodzi o opinię prawną, i tutaj zaznaczam opinię, a nie poradę, tak? Bo bardzo często myślimy, że udzielamy porad w klinikach prawa, ale de facto patrząc za standardami Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, to właśnie są opinie, a nie porady, to mamy wyraźny rozdział zawsze na uzasadnienie faktyczne i uzasadnienie prawne. Tego w opiniach, czy może nie w opiniach, ale w opisach pomocy sporządzanych przez prawników zdecydowanie brakuje, czyli to są mocne strony, najprościej podsumowując, klinik prawa. I tutaj przyznam szczerze, to prawnicy pracujący w systemie tego mogliby się uczyć od nas. Natomiast patrząc w drugą stronę, to co jest mocniejsze w systemie, to przede wszystkim te elementy opisu pomocy, które no, znalazły się w opiniach prawników pracujących w systemie w oparciu o system poradnictwa obywatelskiego. Czyli pojawia się tutaj plan działania, czyli można powiedzieć taki odpowiednik, kalendarium, co klient może zrobić samodzielnie krok po kroku i być może tutaj możemy rozważyć, czy przypadkiem nie byłoby warto wzmocnić naszych opinii o taki element. No i kolejny element, który też znajduje się w tych opiniach, formularzach pomocy w systemie, no to jest przede wszystkim jeszcze poza planem działania taki element jak zobligowanie wręcz prawnika do zalecenia polubownych metod rozwiązania sporu. Dlaczego w ten sposób? No system w zasadzie jest nastawiony na prowadzenie tak zwanej prewencji prawnej, tak? Czyli no skupiamy się tutaj na tym, żeby jeżeli już ten klient jest, to żeby zapytał, czy zadał nam pytań tyle, ile tylko chce, ile tylko może, tak żeby mu poświęcić tą godzinę, która z reguły w systemie jest dla niego jak najbardziej efektywnie. No i w związku z tym staramy się pokazywać, przynajmniej może w taki sposób, że jeżeli byśmy zastosowali już w jakimś momencie no najprostszą z metod polubownego rozwiązania sporu, czyli chociażby negocjacje, czyli po prostu może nie przerwali kontaktu z drugą stroną, czyli po prostu z nią kiedyś porozmawiali, to być może tego problemu w ogóle by nie było. Tak? Także być może no właśnie w ramach klinik moglibyśmy też się zastanowić, jak troszeczkę bardziej stawiać na prewencyjną rolę prawa. Być może to jest to, czego moglibyśmy się nauczyć od prawników pracujących w systemie. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania dotyczące różnic, czy być może jesteście zainteresowani ofertą Fundacji Poradnictwa Pro Bono, serdecznie zapraszam do kontaktu. Nie chcę Państwa zanudzać ani narzucać się tym kontaktem. Jeżeli to Państwa interesuje, oczywiście mogę przekazać wizytówkę. Pozostaję do Państwa dyspozycji. No i pozwalam sobie przekazać swój czas, bo wiem, że on jest dzisiaj niezwykle cenny, a w końcu na tym nam zależy. Także bardzo dziękuję za wystąpienie. No i cóż, życzę Państwu przyjemnej gali. Dziękuję bardzo za wystąpienie.
Dziękujemy za wskazanie też tej różnicy, podobieństwa, opinia prawna, opis sprawy, tych niuansów w zakresie udzielania porad prawnych, czy tylko wydawania opinii prawnej, czy też tych projektów, dokumentów dla klienta, sugestii, konkluzji. Tutaj jak studenci by posłuchali, to zaraz by pewnie jakiś gąszcz pytań się pojawił do pana mecenasa. Natomiast no myślę, że tutaj zróżnicowane są działania naszych poradni, ale ta opinia jest rzeczywiście tą bazą dla nas i wyjściowym takim dokumentem pracy dla studentów, czego się uczą na przyszłość. Bardzo się cieszę, że pani doktor do nas już tutaj dołączyła na scenę. Ja się niezwykle cieszę, że pani doktor Marta Kuklok będzie miała dzisiejszy referat ze względu na to, że nas łączą zainteresowania wspólne naszą ukochaną mediacją. Już to się pojawiały wielokrotnie odniesienia do tej mediacji. Pani doktor łączy te zainteresowania z różnymi jeszcze innymi swoimi sferami badawczymi. Jest mediatorem, jest trenerem, jest pracownikiem naukowo-badawczo-dydaktycznym, pracuje na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Tam się specjalizuje, w ogóle specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym. No a właśnie w szczególności w tej naszej kochanej mediacji. Do tego wszystkiego koncentruje się właśnie na nauczaniu klinicznym, metodologii tego nauczania, wspiera ruch kliniczny w Polsce od wielu lat i ma to wieloletnie doświadczenie w tym zakresie i w trenerskim i mediacyjnym, bo jest certyfikowanym mediatorem w ramach kwalifikacji rynkowej. Drodzy Państwo, pani doktor przedstawi nam temat rozwoju klinicznego nauczania prawa poprzez propagowanie idei mediacji. Mamy nadzieję, że to nie będzie nisza, że to nie jest nisza na światowym rynku klinicznego rozwoju wydziałów prawa. I pani doktor jest tym takim prekursorem tutaj w Polsce, z czego się bardzo cieszę i mam nadzieję, że większość będzie podzielać tą pani drogę rozwoju. Pani doktor, bardzo proszę. Ależ oczywiście. Dobrze, ja nie przygotowałam, szanowni państwo, prezentacji, ale powiem tak, że bardzo dziękuję, że państwo wytrwaliście. Myślę sobie, że mówienie po tak intensywnym dniu, bycie przedostatnią, prawda, to dla mnie nie jest łatwe, jest to wyzwaniem, ale jeszcze większym wyzwaniem jest to dla państwa, żeby wytrwać i wysłuchać. Mimo wszystko proszę o to, żebyście państwo te 15 minut mi poświęcili, bo tak jak wspomniała Kasia, bardzo dziękuję za to przywitanie, za tą prezentację. Ja chcę państwu opowiedzieć o rozwoju klinicznego nauczania prawa przez propagowanie idei mediacji. I powiem państwu, że chciałabym zacząć od tego, że z klinikami prawa, no w przyszłym roku wstyd się przyznać, ale będę związana już 20 lat i przeszłam wszystkie etapy klinicznego nauczania prawa. Co to znaczy? To znaczy, że na początku byłam studentką, bardzo zaangażowaną. Tutaj sobie napisałam jeszcze, że byłam też przewodniczącą sekcji. Potem pracowałam w sekretariacie i przyjmowałam sprawy. Potem dostąpiłam zaszczytu bycia opiekunem sekcji. W końcu doczekałam się tego, aby zostać koordynatorem Studenckiej Poradni Prawnej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, a teraz z powrotem wróciłam do tego, co najbardziej lubię, czyli tworzenia nowego, bo stworzyłam właśnie sekcję mediacji, jestem jej opiekunem. I tak jak wspominał też Filip wczoraj, ja także mam przyjemność i zaszczyt nie tylko być członkiem i takim osobą zaangażowaną w rozwój klinicznego nauczania prawa w Polsce, ale także mam okazję czynić te obserwacje, prawda, które są związane z rozwojem studenckich poradni prawnych. I tak jak pamiętam, jak w 2000 roku, patrząc na ten moment, kiedy już byłam studentką zaangażowaną w poradnie, w 2003 roku tych studenckich poradni prawnych było 17, tak teraz mamy ich 27. Tak jak w 2003 roku studenckie poradnie w Polsce robiły prawie 7 tysięcy spraw, w 2011 roku, kiedy był taki szczyt, można powiedzieć, naszej popularności klinik prawa, bo zrobiliśmy wtedy ponad 13 tysięcy spraw w roku 2011. Tak właśnie od roku 2011 obserwuję spadek zainteresowania studenckimi poradniami prawnymi i tego, co robimy.
I też sobie myślę, że gdybyśmy mogli porozmawiać o tym szerzej, to mogłabym Państwu powiedzieć, że podobnie jak inne osoby widzę wiele różnych przyczyn, które złożyły się na taką, a nie inną sytuację. Ale żeby nie skupiać się na tym, prawda, dlaczego nam wskaźniki spadają, a nie rosną, to pomyślałam, że podejdę do tego bardziej optymistycznie, a tym optymistycznym akcentem ma być właśnie to, w jaki sposób nasze kliniki prawa mogą dalej się rozwijać, w jakim kierunku powinny przechodzić transformacje, żeby zainteresować i studentów, żeby zainteresować też swoją aktywnością nauczycieli akademickich, a także lokalne społeczności. I tutaj powiedziałabym, że właśnie w tym zakresie chcę Państwu powiedzieć o mediacji, bo uważam, że to mediacja jest szansą na rozwój, jedną z szans, tak, na rozwój klinicznego nauczania prawa w Polsce. W ogóle jestem, tak jak pani doktor powiedziała, jestem absolutnym zwolennikiem i frikiem na punkcie mediacji. Tutaj jest ze mną bardzo trudno przekonać mnie do tego, że mediacja nie ma przyszłości. Absolutnie patrząc na to, że rokrocznie do sądów powszechnych wpływa około 14 milionów spraw, do sądów pierwszej i drugiej instancji, uważam, że przyszłość jest tylko w alternatywnych metodach rozwiązywania sporów. Inaczej będzie tak jak w Stanach Zjednoczonych, ten system gdzieś tam się zakorkuje, jeżeli już się nie zakorkował. Więc chcę Państwu powiedzieć o tym, że moim zdaniem właśnie poradnie mogłyby wykorzystać jeden z tych elementów i przekształcać się, prawda, utrzymując swoją pozycję i w systemie, tak moglibyśmy ogólnie powiedzieć, nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, ale także rozwijać się dalej wypełniając swoją misję społeczną i edukacyjną poprzez propagowanie idei mediacji. I tutaj wydaje mi się, że warto wspomnieć też, wybaczcie Państwo, ze względu na to ograniczenie czasowe nie mogę podzielić się wszystkimi przemyśleniami, więc tylko na parę kwestii zwrócę uwagę. Ale wydaje mi się, że taką jedną rzeczą, którą właśnie możemy w tym kierunku zrobić, jest odchodzenie albo przynajmniej dołożenie jeszcze jednego komponentu do klinicznego nauczania prawa, czyli odejście, częściowe odejście od tego modelu Life Client Clinic na rzecz współpracy z różnego rodzaju stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami, ogólnie organizacjami pozarządowymi, które nie zawsze mają środki na to, żeby korzystać z profesjonalnej pomocy prawnej, a które także mogłyby właśnie zgłaszać się do nas i z takiej pomocy korzystać. Ale to jest jeden z elementów, jedno z moich remediów na to, jak możemy być konkurencyjni na rynku, jak możemy się dalej rozwijać. Drugim jest właśnie tworzenie, wyspecjalizowanie się i tworzenie wyspecjalizowanych sekcji w poradniach, czy też wyspecjalizowanych klinik, nazwijcie to Państwo tak jak chcecie, jakiego pojęcia używacie u siebie w poradni. I ja powiem Państwu, że właśnie myśląc o tym, że specjalizacja też ma przyszłość, słuchając o tym, że właśnie są takie sekcje, które specjalizują się w konkretnej kategorii spraw, odchodząc od takiego standardowego podziału na sekcję cywilną, sekcję karną czy administracyjną, pomyślałam sobie, że można propagować tą ideę mediacji poprzez tworzenie sekcji mediacji. I powiem Państwu, że te osoby, które mnie znają, a większość osób, które siedzi na sali, to mam przyjemność i zaszczyt znać, wiedzą o tym, że ja o tym, żeby zakładać sekcję mediacji, myślałam od dawna. Robiłam to kilka lat temu, pracując na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Potem na chwilę z wydziałem się rozstałam, teraz znowu wróciłam, ale wtedy, w tym pierwszym momencie współpracy z Wydziałem Prawa, popełniłam zasadniczy błąd, myśląc o klinice czy sekcji mediacji, dlatego że no, przygotowałam sobie to, jak taka sekcja może wyglądać. Zrobiliśmy nabór, pan dziekan wyraził zgodę, ja wtedy byłam szefową kliniki, więc sama sobie też tej zgody na taką sekcję udzieliłam i stworzyliśmy taką sekcję mediacji. Miałam 12 studentów, którzy byli bardzo zaangażowani, których przeszkoliłam. Okazało się, że nie przemyślałam tego, że ci studenci też dyżurowali, założenie było takie, że
przeszkoleni studenci będą dyżurować w studenckiej poradni prawnej, informować osoby, które przychodzą do poradni, że istnieje możliwość rozwiązania sporów polubownie. Do tego został też przeszkolony sekretariat. Sekretariat wskazywał, przy których sprawach studenci mogą poinformować klientów o tym, że taki spór nadaje się do mediacji. Ci studenci mieli świadczyć pod moją opieką takiej, mieli świadczyć usługę mediacyjną, będąc pod moim nadzorem jako mediatora. No i w założeniu wszystko było fajnie. Ludzie przychodzili na dyżury, my im opowiadaliśmy o tym, czym jest mediacja. Ludzie kiwali głowami, byli tacy, można powiedzieć, niektórzy wyglądali na zainteresowanych. Mówili, że potrzebują czasu, żeby ten pomysł przemyśleć. No i się nie zgłaszali. I po roku taka sytuacja mnie bardzo sfrustrowała, bo pomyślałam sobie, gdzieś popełniłam błąd. Coś nie działa. Miało być tak, że przychodzą ludzie i oprócz nieodpłatnej porady prawnej czy też opinii prawnej otrzymują pomoc w postaci mediacji. No to nie działa, tak? Trzeba coś zmienić. I to był też taki moment kluczowy w moim życiu, kiedy musiałam na chwilę właśnie rozstać się z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Przeniosłam się na uczelnię w Łomży i tam pan rektor pozwolił mi zmodyfikować ten pomysł, który towarzyszył mi w Białymstoku, a który mnie sfrustrował, że gdzieś zrobiłam błędy w tych założeniach. I w Łomży właśnie pomyślałam sobie, że problemem, z którym się zetknęłam, oprócz tego, że jak się ludziom tłumaczy, czym jest mediacja, to taki dowcip, który funkcjonuje wśród mediatorów, mediacja, czy to samo co medytacja, prawda? Takie przykre dosyć, można powiedzieć, właśnie taki przykry dowcip. Oprócz tego, że ludzie nie są uświadomieni, jak spotykają się z czymś nowym, to jest to dla nich no trudne. Ja zawsze zresztą mówię do swoich klientów i tak myślę o klientach czy stronach, które przychodzą do mediacji, że to są osoby bardzo odważne, bo decydują się na coś, czego wcześniej nie doświadczały, prawda? Więc oprócz tej niskiej świadomości prawnej dotyczącej właśnie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, problemem było coś jeszcze. Tym czymś była kwestia poufności. Otóż, szanowni państwo, postępowanie mediacyjne jest poufne. Jeżeli zajrzecie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego, to znajdziecie taki oto zapis, że jeżeli mediacja nie zakończy się zawarciem ugody, to mediator co do zasady nie może być świadkiem w postępowaniu sądowym na okoliczność tego, kto i co powiedział w sprawie, chyba że dwie strony go od tego zwolnią. 13 lat jak prowadzę mediacje, kilkadziesiąt, teraz już kilkaset rocznie są to przede wszystkim mediacje sądowe i powiem państwu, że przez te wszystkie lata zdarzyło mi się 3 razy być w sądzie, właśnie wzywaną na świadka, natomiast ani razu nie byłam słuchana, sąd grzecznie dziękował mi za stawiennictwo, sprawdzał tożsamość, po czym jedna ze stron wstawała i mówiła, a my nie wyrażamy zgody na przesłuchanie pani mediator w charakterze świadka i się rozstawali. Więc takim problemem, który pojawia się, czy który dostrzegłam, który mógł być także barierą, która sprawiła, że nie mogłam skutecznie pokazać studentom tego, jak te mediacje się prowadzi w praktyce, była właśnie kwestia poufności. Bo przepisy, o których państwu wspomniałam, dotyczą mediatora, a nie dotyczą osób trzecich. I jak rozmawiałam z koleżankami i kolegami, oni mi powiedzieli tak, Marta, słuchaj, a czy ty byś chciała opowiadać o swoich prywatnych sprawach na mediacji, wiedząc, że słucha ich ktoś trzeci, kto nie jest objęty zasadą poufności i kto może wyjść i opowiedzieć to wszystko. Ja sobie zdałam sprawę, że oprócz różnych innych barier i właśnie błędów, które popełniłam, jedną z kwestii, których nie przemyślałam, jest kwestia poufności. Już będąc mądrzejsza o te przemyślenia, postanowiłam swoją koncepcję zmienić, żeby się nie poddać. I w Łomży właśnie stworzyłam trochę inny system kształcenia studentów. Tam niestety nie było i nie ma poradni prawnej, ale założyliśmy centrum mediacji, w którym na wzór klinik prawa pan rektor pozwolił mi najpierw kształcić przez pół roku studentów. Studenci przechodzili takie aktywne 40-godzinne szkolenie z zakresu mediacji, a potem stworzyliśmy listę naszych mediatorów konkretnej uczelni, bo przypominam państwu, czy może tak informacyjnie wskażę, że jeżeli chodzi o mediatorów w Polsce, to
Mediatorzy mogą działać po przejściu szkolenia jako takie wolne atomy, prawda, niezależne od nikogo, a mogą także współdziałać z różnego rodzaju stowarzyszeniami, centrami. Te stowarzyszenia, centra, w tym też uczelnie, mogą tworzyć swoje listy mediatorów. I my po takim półrocznym aktywnym szkoleniu studentów postanowiliśmy na uczelni, pan rektor zaryzykował, stworzyć naszą listę mediatorów. Ci studenci, którzy chcieli po pół roku zostać z nami, a wszyscy na początku to zadeklarowali i też przeszli właśnie tą drogę po szkoleniu, wpisali się na tą listę mediatorów, podpisując jednocześnie z nami umowę o wolontariat, że nie będą prowadzić samodzielnie mediacji, dopóki nie przejdą 5-6 mediacji pod nadzorem mediatora, prawda? I właśnie kolejne pół roku to był ten moment, kiedy ci mediatorzy studenci, czyli ci początkujący mediatorzy po zdobyciu wiedzy i wstępnych umiejętności, mogli te umiejętności sprawdzić w praktyce pod nadzorem mediatora. Tym mediatorem byłam ja i 4 inne koleżanki. I na początku było tak, szanowni państwo, ja zresztą taki system komediacji, czyli współmediacji ćwiczyłam kilkanaście lat temu w Stanach Zjednoczonych i tak sama zostałam przeszkolona na mediatora. Ten system się sprawdził, choć jest tam wiele wyzwań, o których mogłabym powiedzieć. Ale sprawdziło się to dlatego, dlaczego? Dlatego, że studenci mieli najpierw okazję siedzieć ze mną i obserwować to, jak taka mediacja na żywo wygląda, z czym się borykamy, jakie bariery mogą się pojawić. Po jednych, dwóch takich mediacjach, gdzie oni byli takimi mediatorami bocznymi z drugiego siedzenia, zamienialiśmy się rolami i to mediatorzy, studenci byli tymi osobami, które prowadziły mediację, a ja byłam mediatorem wspierającym. Po czym dwie ostatnie mediacje to były mediacje, które studenci prowadzili samodzielnie. Ja dla bezpieczeństwa czekałam w pokoju obok, gdyby mieli jakieś wątpliwości, mogli zawsze przyjść i się skonsultować. I powiem państwu, że ten model się w miarę sprawdził, dlatego jak wróciłam na Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, pan dziekan zaufał mi i pozwolił mi właśnie otworzyć sekcję mediacji w ramach naszej studenckiej poradni prawnej Pracowni Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. I właśnie, a ponieważ wróciłam niedawno, bo w marcu tego roku, to jest właśnie ten pierwszy rok, kiedy ten model ćwiczę w Białymstoku. I myślę, że on się sprawdzi, bo sprawdzał mi się przez 4 lata w Łomży. To jednak, co jest kluczem do sukcesu, żeby taka idea, propagowanie w ten sposób idei mediacji miało miejsce, żeby studenci, czy żeby taka sekcja mediacji dalej miała ten walor oprócz edukacyjnego, bo przypominam, że w przypadku sekcji mediacji studenci nabywają wiedzę i umiejętności, których co do zasady nie otrzymają ani w kancelarii, ani podczas studiów prawniczych. Więc z tym konkurujemy i z kancelariami, i z różnymi fakultatywnymi aktywnościami, w których studenci mogą brać udział na wydziałach prawa. Ale oprócz tego, że właśnie taka sekcja mediacji, bardzo mi zależało na tym, żeby spełniała ten walor edukacyjny, to zależało mi na tym, żeby spełniała także walor społeczny. I wydaje mi się, że w tym modelu ten element społeczeństwa też jest, no bo studenci dalej mogą pomagać osobom, które chcą skorzystać w tym przypadku nie z nieodpłatnej porady prawnej czy opinii prawnej, ale chcą spróbować rozwiązać swój spór na drodze polubownej. Co więcej, dodaliśmy jeszcze jeden komponent. Jeśli okaże się, że ten model nam się sprawdzi także w Białymstoku, będę chciała włączyć studentów właśnie w propagowanie idei mediacji poprzez utworzenie stałego punktu na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, w którym tak naprawdę każdy, kogo nie stać na profesjonalną poradę prawną, będzie mógł także skorzystać z nieodpłatnej mediacji, wiedząc o tym, że studenci są przeszkoleni, przećwiczeni i że są także naszymi mediatorami. No i podsumowując niejako właśnie, chcę wskazać państwu, że takie propagowanie idei mediacji nie jest możliwe bez, przynajmniej na początku, współpracy z sądami. To jest coś, o co ja bardzo zabiegałam, dlatego że pytaniem, które mogłoby się zrodzić w tym momencie w państwa głowach jest, no tak, Marta, skąd wziąć te sprawy do mediacji potem w drugim półroczu? I to jest rzeczywiście pytanie, na które ja powinnam udzielić odpowiedzi.
no to są mediacje, które ja dostaję ze skierowania z sądu i odpisując do sądu wskazuję, że taka mediacja będzie prowadzona w komediacji, we współmediacji ze studentem mediatorem z listy mediatorów, na przykład Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Bez współpracy z sądem, wytłumaczenia tego sądowi, że to ma walor edukacyjny, że to służy temu, żeby tych mediatorów było więcej, żeby też poszerzać tą wiedzę o alternatywnych metodach rozwiązywania sporów wśród lokalnych społeczności, wydaje mi się, że byłoby bardzo trudno. Dlatego ja o taką współpracę zabiegam, wyjaśniając też i pisząc pisma, organizując spotkania z sędziami, że tworzymy takie, czy mamy taką sekcję mediacji i w przypadku skierowania do mnie mediacji, ja będę chciała się tą mediacją podzielić ze studentem mediatorem, żeby on także mógł od tej strony praktycznej zobaczyć, jak to działa. I wydaje mi się, że właśnie oprócz współpracy, odchodzenia częściowego przynajmniej od takiego modelu współpracy z żywym klientem na rzecz na przykład współpracy ze stowarzyszeniami czy fundacjami, tworzenia wyspecjalizowanych sekcji, to jest właśnie ten kolejny etap w rozwoju klinicznego nauczania prawa, który wydaje mi się, że nas czeka, od którego nie możemy uciec i który fajnie byłoby dobrze przemyśleć i zorganizować, żeby studenckie poradnie prawne dalej właśnie realizowały tą swoją misję społeczną i edukacyjną. Gdybyście Państwo byli zainteresowani szczegółami co do tego, jak konstruować takie sekcje mediacji. Tak jak mówię, mam za sobą serię różnych doświadczeń, porażek i wzlotów i upadków. Bardzo chętnie się tym podzielę, ale już prywatnie. A za dzisiaj dziękuję. Super. W takim razie pogadam z panią doktor. Nie zdążyłam przekazać mikrofonu. Dziękuję za ten komentarz, za tą uwagę. Dziękuję pięknie za wystąpienie pani doktor. Pani doktor, dziękujemy za te doświadczenia, za tą inicjatywę, za ten rozwój tej właśnie, nie chcę powiedzieć niszy, bo to na pewno nie powinna być nisza w poradniach prawnych. Natomiast to się wpisuje w ten taki nurt transformacyjnej edukacji poradni prawnych. My miałyśmy okazję dzięki właśnie tutaj dobroci Fundacji w Lund na Uniwersytecie przysłuchiwać się temu modelowi i rozwoju tego modelu edukacji w ramach klinik, czyli transformacyjnej edukacji klinicznej. I pani doktor z naszymi mediacjami wpisuje się absolutnie w ten nurt, który powoduje, że zmienia to też postawę naszych przyszłych prawników. Ta postawa się kształtuje w nowej kulturze rozwiązywania sporów, w nowym podejściu do rozwiązywania sporów na przyszłość, nie tylko w tym, który jest skupiony na podejściu wygrany, przegrany, czyli walce w sądzie, ale też tym polubownym, ugodowym, właśnie za pośrednictwem wykorzystania tych metod polubownych, przede wszystkim mediacji. Dziękuję pięknie pani doktor i zapraszam panią doktor Ewę Kowalewską. Pani doktor jest ze Szczecina, z Uniwersytetu Szczecina, czyli z tutejszego uniwersytetu. Pani doktor specjalizuje się w prawie finansowym, w szczególności bankowym, w zagadnieniach, które są związane z bezpieczeństwem na rynku finansowym oraz prawie dewizowym i prawie podatkowym. Jeżeli popełniłam gdzieś błąd, to bardzo proszę mnie poprawić. Pani doktor przedstawi nam zagadnienie edukacji podatkowej jako istotnego elementu kształcenia. Pani doktor, bardzo proszę. Dziękuję ślicznie za wprowadzenie i za miłe słowa. Wszystko, prawie wszystko się zgadza, także dziękuję bardzo. Proszę Państwa, mój temat dotyczący edukacji podatkowej jest w oparciu o prezentację przygotowany i już tutaj próbuję ją odnaleźć. To nie to. Jest, dobra. Próbuję sama. Już. Dałam radę. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w takim razie chciałam zaprosić Państwa w świat podatków.
Pytanie, które towarzyszy tej dzisiejszej prezentacji, pojawiło się w związku z tym, że w ubiegłym roku również wspierałam Klinikę Prawa w Szczecinie, będąc koordynatorem sekcji prawa finansowego. I wspólnie z koleżanką, która pracuje razem ze mną w zespole badawczym prawa finansowego, zadałyśmy sobie pytanie, czy edukacja podatkowa jest w ogóle potrzebna? I my w sumie od razu udzieliłyśmy sobie odpowiedzi, że jest istotnym elementem kształcenia, ale postanowiłyśmy też z tym pytaniem wyjść do studentów i stąd ta prezentacja, ponieważ ona prezentuje wyniki przeprowadzonej przez nas ankiety, takiego badania pilotażowego. Nie ukrywam, że po raz pierwszy przeprowadziłyśmy tego typu badania, zadając pytania studentom. Wychodząc w ogóle od tego zagadnienia, czym jest edukacja. Szczerze przyznam, wpisałam w internet, wyszukałam, czym jest edukacja i trochę się rozczarowałam, ponieważ w większości przypadków edukacja odnosi się do dzieci i młodzieży, a ja mam wrażenie, że sama cały czas się edukuję, więc to było takie moje pierwsze rozczarowanie. Ale znalazłam też takie sformułowania, definicje, powiedzmy, które odnoszą się do tej sytuacji, jaką miałam na myśli, czyli proces zdobywania wiedzy, że jest to pojęcie związane z rozwojem umysłowym i wiedzą człowieka. Jakie pytania postawiłyśmy sobie wspólnie, prowadząc te badania? Po co jest nam w ogóle potrzebna nam i studentom edukacja podatkowa i jaki jest stan edukacji podatkowej? I tu odnosimy się do wybranej grupy studentów Wydziału Prawa i Administracji naszego Uniwersytetu. Punktem wyjścia było również stwierdzenie, że które wszyscy doskonale znamy, że na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki. Podatki, które towarzyszą nam każdego dnia. Podatki, które płacimy w różnej formie. Z jednej strony, które stanowią nasze obciążenie, ale z drugiej strony podatki, które stanowią dochód budżetu państwa czy dochód jednostek samorządu terytorialnego, umożliwiając funkcjonowanie, prowadzenie działalności i realizację poszczególnych ważnych zadań. Skierowałyśmy do studentów naszego wydziału 10 pytań. Pytania miały charakter testowy. Objęłyśmy tym badaniem studentów drugiego roku prawa i studentów piątego roku prawa. Dlaczego tak zrobiłyśmy? Ponieważ u nas na wydziale zajęcia z prawa podatkowego odbywają się na czwartym roku prawa i obejmują 45 godzin wykładów i 60 godzin ćwiczeń. I celowo wybrałyśmy drugi rok prawa, czyli tych studentów, którzy jeszcze nie mieli zajęć dotyczących prawa podatkowego i studentów piątego roku prawa, którzy szczęśliwie ukończyli już tą edukację, zaliczając egzamin. Dodam, że jest to dosyć trudny przedmiot, jeśli chodzi o zdawalność egzaminu, przynajmniej na naszym wydziale. I też dodam, że jest on prowadzony w sposób praktyczny. To znaczy studenci przerabiają podczas tych 60 godzin ćwiczeń kazusy, czyli rozwiązują zadania, mając przed sobą określony akt prawny. I również egzamin polega na rozwiązywaniu kazusów. I pytania, które sformułowałyśmy, przyznaję, były pytaniami jednocześnie, niektóre z nich były pytaniami łatwymi, inne były nieco trudniejsze. Nawet inspirowałyśmy się pytaniami z egzaminu na doradcę podatkowego. Ponieważ były to pierwsze takie badania, na które się zdobyłyśmy, nie mając tak naprawdę doświadczenia jeszcze w tej materii, okazało się, że próba badawcza
Porównując drugi rok i piąty rok, nie była tożsama. Na drugim roku więcej studentów udzieliło nam odpowiedzi niż na piątym roku. I również nie przy każdym pytaniu taka sama ilość prawidłowo oddanej odpowiedzi miała miejsce. Także na pewno myślimy o tym, żeby jeszcze zweryfikować i nawet pogłębić te badania. Nie będę też szczegółowo tutaj Państwu przedstawiała tych pytań, bo z uwagi na ramy czasowe, ale przykładowo chciałabym zwrócić uwagę na niektóre z nich. Jako pierwsze, mam nadzieję, że to jest widoczne, starałyśmy się tutaj dosyć duży obraz pokazać. Jaka jest podstawowa stawka VAT w Polsce? Też pokazałyśmy właśnie, ilu respondentów odpowiedziało poprawnie. Drugi rok i piąty rok, przy niektórych pytaniach widać znaczną różnicę w oddawaniu głosów. Jest to właśnie pierwsze pytanie, bardzo nas cieszy wynik tutaj odpowiedzi studentów piątego roku. Kolejne pytanie, ile wynosi stawka skali podatkowej podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce. Widać tutaj różnicę pomiędzy studentami drugiego a piątego roku, akurat dosyć znaczna. Kolejne, ile wynosi limit drugiego progu dochodowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce. Również widzicie Państwo, jak kształtowały się odpowiedzi. Nie wszyscy też poprawnie odpowiedzieli, to znaczy... Tak, A, B, C. Po prostu, bo te, że 88 z 150 odpowiedziało poprawnie na to pytanie, ale też były, po prostu, że nie było odpowiedzi na dane pytanie, tak? Więc tutaj jeszcze dodam, że robiłyśmy to z wykorzystaniem Formsa, więc też nie miałyśmy możliwości weryfikowania na, jakby przy oddawaniu kartki, czy na wszystkie pytania zostały udzielone odpowiedzi, stąd też no to wiemy po prostu, nad czym popracować, jakby uzupełniając te badania, jakby prowadząc je dalej, czy nawet pogłębiając. Kolejne pytanie, małżonkowie opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów, i tutaj były odpowiedzi o tą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania podatkowe. Też widać, jak wygląda tutaj akurat, nie ma jakby drastycznej różnicy, biorąc też pod uwagę ilość tych osób, która odpowiadała na pytanie. Kolejne, wpływy z podatku od nieruchomości oraz podatku od spadków i darowizn stanowią. No i tutaj widać tą różnicę w znajomości regulacji podatkowej w tym zakresie. Kolejne, podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowi. I tutaj ta powierzchnia całkowita, powierzchnia użytkowa widać, i to nas ogromnie ucieszyło, że studenci piątego roku doskonale wiedzą, że i znają różnicę pomiędzy powierzchnią użytkową a powierzchnią całkowitą. Kolejne pytanie, wysokość stawek w podatku od środków transportowych określa. No i tutaj też ta znajomość regulacji, powiedzmy, jest zadowalająca, jeśli chodzi o piąty rok, o drugi rok. W większości zresztą tych odpowiedzi wiemy, na co możemy zwracać uwagę, ponieważ z tymi studentami spotkamy się za dwa lata. Zwalnia się od podatku leśnego. I tu przyznam szczerze, studenci piątego roku nas bardzo zaskoczyli, ponieważ tych zwolnień w podatku leśnym aż tak dużo nie ma, i generalnie kazusy z podatku leśnego uchodzą za te łatwiejsze na egzaminie. Natomiast proszę Państwa, z czego wynika ta odpowiedź? Domyślam się, że z tego, że nie doczytali dokładnie nasi studenci odpowiedzi, bo na pomarańczowo mamy lasy z drzewostanem w wieku od lat 40, a zwalnia się, ale do lat 40. Także przypuszczam, że ta kwestia niedoczytania do końca odpowiedzi wpłynęła na tak niefortunny wynik, moim zdaniem. Tak. Kolejne pytanie.
Spółka A, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, otrzymała darowiznę w kwocie 10 tysięcy złotych od spółki B. Jaki podatek jest zobowiązana zapłacić? No i tutaj też znaczna różnica w tych odpowiedziach, jak to się tutaj kształtują. Widać, że studenci piątego roku zupełnie wykluczyli tak, ten podatek dochodowy od osób fizycznych. Część jednak wybrała też podatek od spadków i darowizn z uwagi na to, że on pojawia się w pytaniu, więc to też taka troszkę, powiedzmy, mylące pytanie było. I ostatnie pytanie, Anna Kowalska, lat 22, uzyskała w 2022 roku dochody z tytułu stosunku pracy, podstawa opodatkowania wynosiła 50 tysięcy złotych. W jakiej wysokości jest zobowiązana zapłacić podatek nasza pani Anna Kowalska? Chodziło tutaj oczywiście o zwolnienie do 26 roku życia. Powiedzmy, że większość studentów piątego roku udzieliła poprawnej odpowiedzi. Oczywiście musimy sobie zdawać sprawę, że wśród zarówno drugiego roku prawa, jak i piątego roku prawa są studenci, którzy z mniejszym bądź z większym zaangażowaniem interesowali się, czy interesują się w ogóle finansami, w tym właśnie podatkami. Te wyniki, czy te, powiedzmy, pytania, które zadaliśmy, świadczą o tym, że jednak zainteresowanie w tą edukacją podatkową przybiera znaczenia i w naszym odczuciu jest istotnym elementem kształcenia, ale możemy być nieobiektywne, ponieważ prowadzimy zajęcia na kierunku prawo z prawa i postępowania podatkowego. Dodatkowo koleżanka, z którą przygotowałam tę prezentację, pracuje w doradztwie podatkowym, więc no, może nasze stanowisko nie jest obiektywne. W związku z tym dodatkowo w tej ankiecie zadałyśmy pytanie, czy uważasz, że edukacja podatkowa jest potrzebna? Czyli zapytałyśmy o to naszych studentów. I no, w większości można powiedzieć zdecydowanej, zarówno na drugim roku, jak i na piątym roku, chociaż ten drugi rok jeszcze z takim entuzjazmem do edukacji podchodzi, odpowiedzieli, że tak. I podzielili się z nami nasi studenci pewną refleksją. Dlaczego tak? Wszystkich tutaj tych odpowiedzi, to zresztą to są też tylko niektóre, nie będę Państwu przytaczała, ale na które chciałabym zwrócić uwagę. Studenci drugiego roku napisali, że tak, edukacja podatkowa jest ważna, ponieważ jest nie tyle co potrzebna, a niezbędna i powinna być realizowana już na etapie kształcenia w szkole średniej, czyli pokazali nam, że przyszli z pewnymi brakami, nazwijmy to, tak, że mają jakąś potrzebę zdobywania wiedzy. Dalej, edukacja podatkowa jest to bardzo ważny aspekt życia w państwie. I tu nam pokazali studenci, jak szeroko i tak perspektywicznie patrzą na tą potrzebę edukacji podatkowej. Dalej, znajomość prawa, w tym wypadku podatkowego, zapewnia poczucie bezpieczeństwa i stabilności w podejmowaniu decyzji, a także znajomość ich konsekwencji ułatwia rozumienie świata, w którym funkcjonujemy. No, to już jest takie bardzo optymistyczne i wskazujące na szerokie potrzeby naszych studentów, którzy na drugim roku prawa widzą potrzebę zapewnienia poczucia bezpieczeństwa i stabilności. Kwestie związane z podatkami dotyczą każdego z nas, a wiedza z tego zakresu pozwoli na świadome i mądre podejmowanie decyzji oraz wpłynie na wzrost przedsiębiorczości naszych działań w zakresie finansów oraz innych dziedzin życia. Tutaj też widać tą potrzebę edukacji podatkowej w kontekście chociażby być może przyszłej prowadzonej przez naszych studentów działalności gospodarczej. Świadomość tego, po co są podatki i jakie są, pozwala nam na lepszy komfort życia i uniknięcia manipulacji rządowych. No tutaj chciałabym zapytać tego studenta, który tak odpowiedział, co miał pan na myśli i jak pan to widzi, jakby pan rozwinął tą myśl. Być może uda się w przyszłości poznać koncepcję tego poglądu.
I pytanie identyczne i odpowiedzi studentów piątego roku prawa. Przyznaję, pojawiła się jedna odpowiedź nie na pytanie, czy edukacja podatkowa jest wam potrzebna. Jest to bardzo obszerna materia, gdzie na studiach prawniczych inne ważniejsze przedmioty nie są tak szeroko omawiane. Przypuszczam, że student miał na myśli liczbę tych godzin wykładów i ćwiczeń i być może jakieś przykre doświadczenia na egzaminie, ale mam nadzieję, że też udałoby się tego studenta jednak przekonać, że edukacja podatkowa jest ważna. Natomiast tak, ponieważ każdy z nas jest podatnikiem. No oczywisty wniosek, prawda? Więc miło, że student to zauważa. Aktualnie podatki są dość skomplikowane i bardzo warto posiadać wiedzę na ten temat. Potwierdzamy, podatki są skomplikowane. Edukacja podatkowa, jak i edukacja z prawa bankowego jest potrzebna z racji na brak wiedzy co do codziennie wykonywanych czynności. Odpowiedź nieco skomplikowana, ale ja na nią zwróciłam uwagę, dlatego że student przywołał tutaj tą edukację z prawa bankowego, której na naszym wydziale, jeśli chodzi o kierunek prawo, nie ma. Więc jest mi szczególnie miło, że student taką potrzebę zauważył. I ludzie nie rozumieją, że zawsze płacą jakiś podatek. No właśnie, to jest bardzo ważna konkluzja. Konkluzja, która przyświeca mi i innym pracownikom naszego zespołu badawczego, ponieważ też opracowaliśmy taki wykład, z którym wychodzimy naprzeciw potrzebom młodszego jeszcze pokolenia, czyli uczniom szkół ponadpodstawowych, pokazując, że płacą podatki, chociaż nie wiedzą, że płacą. Także bardzo nas tutaj te odpowiedzi ucieszyły. Jakie wnioski płyną dla nas z przeprowadzonych badań? Po pierwsze, że edukacja podatkowa jest elementem budowania świadomości społecznej i społeczno-gospodarczej, chociażby tych naszych studentów, którzy odpowiadali tak, edukacja podatkowa jest istotnym elementem naszego kształcenia. I drugi wniosek, że edukacja podatkowa stanowić może element budowania drogi zawodowej, bo o tym też mówimy studentom i też ich edukujemy w zakresie zawodu, jakim jest doradca podatkowy, wskazując na możliwość wyboru takiej ścieżki zawodowej. I z takim przeświadczeniem podsumowałyśmy te wyniki, widząc jakby szansę i potrzebę pogłębienia tych badań, stworzenia czegoś może kompleksowego albo nawet na przełożenia to na jakieś badania porównawcze z innymi wydziałami albo z innymi kierunkami, które są prowadzone na naszym uniwersytecie, na przykład z kierunkiem ekonomiczno-prawnym, gdzie tej wiedzy podatkowej, wiedza podatkowa jest przekazywana w znacznie szerszym zakresie. Także cieszę się bardzo, że mogłam Państwu przedstawić to nasze pierwsze tego typu badania i podzielić się swoimi uwagami na temat właśnie tego ważnego w naszym odczuciu pytania, czy nasze zajęcia, które prowadzimy, rozmowy, które prowadzimy ze studentami w zakresie prawa podatkowego mają sens, czy studenci są tego typu zagadnieniami zainteresowani, a to wynika również z faktu, że tak jak wspomniałam, w klinice prawa mamy sekcję prawa finansowego i też zwracamy potrzebę jakby na edukację w tym zakresie, na oswajanie studentów właśnie z tym obszarem edukacji podatkowej, ale też świadczenia usług na rzecz klientów czy tym przyszłym zawodem doradcy podatkowego. Dziękuję Państwu bardzo.
Dziękuję pięknie pani doktor za wystąpienie, które nam też myślę, że uzmysławia tą rolę być może poradni prawnych w takiej włączeniu się w edukację nawet podatkową. Wiem, że tu niektóre poradnie mają już w tym zakresie swoje doświadczenia, patrzę tutaj na Pawła i rozwiązywanie czy też wypełnianie PIT-ów i wzmacnianie tutaj w tym zakresie i szkolenie studentów i ćwiczenie ich umiejętności, jak również budowanie tej świadomości prawnej. I dziękuję wszystkim Państwu za wystąpienia w tym panelu, w tej sesji, które to wystąpienia wskazały na te dotychczasowe, niezwykle istotne funkcje, role klinik prawnych, poradni prawnych w budowaniu świadomości prawnej, w szerzeniu polubownej kultury rozwiązywania sporów, konfliktów, w edukacji, w różnych innych też dziedzinach, chociażby możliwości edukacji w zakresie prawa podatkowego. Ja myślę, że tych funkcji przed nami poradniami jest bardzo dużo, bardzo wiele, nieograniczona możliwość. My też zmieniamy się i nasze oblicze się zmienia, dostosowuje do nowej rzeczywistości. Te rozmowy pomiędzy nami też pokazują, jak różne inne też funkcje, niewymienione akurat w tym panelu, Państwo i my realizujemy w ramach poradni. I w tym zakresie życzę oczywiście powodzenia. Bardzo dziękuję za udział w tej części sesji. Pytanie do organizatorów, czy mamy czas jeszcze na pytania? I dyskusję, czy też już przechodzimy do podsumowania konferencji. Nie wiem, czy pani dziekan, pani profesor Kraśnicka już czeka na nas. Tak? Paweł, w takim razie, czy mamy jakieś pytania? Czy jest jeszcze na to czas? Czy ktoś chciałby z państwa odnieść się do wystąpień? Jeżeli nie, bo tu organizatorzy mnie pospieszali wielokrotnie w zakończeniu panelu na czas. W takim razie podsumowanie. Bardzo proszę, Paweł, oddaję ci mikrofon. Dziękuję bardzo. Przyznam szczerze, że patrząc na państwa, chyba jesteśmy na takim etapie, kiedy podsumowanie każdy z nas może wykonać sam, bo patrząc na obrady od samego rana, można dojść do takiego wniosku, który już kiedyś został wyciągnięty przez naszych kolegów na Ukrainie i w związku z tym pod takim tytułem była też prowadzona ich ostatnia konferencja, gdzie stwierdzono, że legal clinics are the whole galaxy. Czyli w zasadzie myślę, że to, co państwa interesuje, to już do państwa dotarło, to co nie, to nie. A to, co nas chyba teraz wszystkich najbardziej interesuje, to gala. W związku z tym bardzo państwu dziękuję. I cóż, dobrej zabawy po raz drugi.